Ludzie pytają, dlaczego tym, którzy są dobrzy, przytrafiają się złe rzeczy. Pytam ich, czego się spodziewali od Boga. Każdy z nas niesie walizkę, która dotyczy spraw niespełnionych, niedokonanych. Myślę, że bardzo trudno przejść przez życie bez tego bagażu. Może to jeszcze trudniejsze dla wierzącego, żeby nie wycofać się z tego okropnego chwilami życia, żeby nie zaprzestać budowania dobra. Cieszę się, że ksiądz wreszcie... Jako ksiądz mam okazję być rozmówcą ludzi, którzy dzielą się ze mną swoim bagażem. Dramaty, które są wpisane w ludzkie życie, chyba stanowią element ludzkiej kondycji. Czy ksiądz jest szczęśliwy? I kiedy jest szczęśliwy? Nie chcę ludzi ze sobą wiązać. Rozstawiam namiot, jutro go zwijam, idę dalej. W tym punkcie im się przydałem, potem nasze drogi, które raz się przecięły, się rozchodzą. Dziś wiem, że wobec tragedii jestem bezsilny i nie kombinuję, co powiedzieć, co zrobić. Można być obok, towarzyszyć.